witam z prusko-austriackiej granicy państwowej. To jest ten odcinek, który biegnie od Matkowicz Górnych do granicy polsko-czeskiej obecnej. Jak widzicie, w sezonie wiosenno-letnim jest tutaj bardzo dużo trawy. Tam są słupki na trasie i o ich nie widziałem, a też szukanie tych słupków nie jest teraz moim priorytetem. Niemniej jednak jeden tutaj już mam. Trzeba dać pozór, żeby nie wdepnąć na jako żmija. Ja, to jest tutaj słupek, który żech wtedy wyciągnął z chaszczy i tutaj żech go oparł. To jest ten Larisów czy prusko-austriacki? To jest Larisów. Tak, Larisów, słupek L. Do niedawna myślałem, że Wodzisław Śląski, a tu taki oto numer. To przypadkowo, że się dowiedział od takiego jednego faceta, który spacerował tutaj z psem. Błąd wynikał z tego, że w internecie źle napisali. Także nie wszystko, co jest w internecie, jest prawdą. Na eksploratorzy.pl tam snuli takie domysły, że właśnie Loslau, czyli Wodzisław Śląski. I powiem szczerze, że w 2020 roku, jeśli chodzi o ten Loslau, to już zaczynałem mieć pewne wątpliwości. Czemu? Dlatego, że te słupki widziane są także na terenie Śląska Cieszyńskiego. Konkretnie były widziane przeze mnie w Zebrzydowicach. To już zaczęło trochę przeczyć właśnie tym doniesieniom, że to są słupki Wodzisławskiego Państwa Stanowego. Nic takiego nie jest prawdą, bo to są słupki granice posiadłości rodziny Larisów. I tutaj mamy właśnie kolejny słupek prusko. Nie, to jest Larisowski zaś. A tam jest. O! Ale te słupki były razem. Co za dziot to wykopał. Patrzcie, co za pierun to wykopał. No. One były tu razem. Kiedyś pierun to wykopał. O nie, nie, gościu. Tak się bawić nie będziemy. On jest wyraźnie wykopany, ten słupek. 30. Jeżeli te słupki są razem, to one tu mają być do jasnej cholery, a nie żeby kiedyś idiota wykopywał to. Ja celowo nie podaję dokładnej lokalizacji tych słupków, bo takie debilizmy się właśnie zdarzają. Ręce opadają. No całe szczęście, że go nie wywieźli. Myślę, że nie powinni go wywieźć. Ale w związku z tym, że ktoś go wykopał, to roba go na swoje miejsce. On ma być na swoim miejscu i koniec. No i widzicie, że roba się wnerwił i roba go tu wkopał z powrotem, żeby go tu żadna dziadowa nie brała stąd. Rękami żeś wykopał dziura, biela się nadało, jest wkopany z powrotem i niech was tutaj ręka, noga, mózg nie boli, żeby go z powrotem tutaj wywalać. Nie ma takiej opcji, ja się na to nie zgadzam. Tak, tutaj mamy słupek z numerem 31, niestety jest on uszkodzony, jak widzicie już. On był przewrócony. Jego tu zaś z powrotem dół, to jest ten słupek, który Mariola tutaj znalazła. No cóż, no na razie same niemiłe akcenty, jeśli chodzi o tę prusko-austriacką granicę. No nie powiem, że mnie to wkurzyło,
mocno. Tu jest właśnie to skrzyżowanie tych takich dróżek leśnych. Zobaczcie, jak to zarosło, nie? On tutaj właśnie był, Kajś, jest taka dziura i ten słupek właśnie był w tej dziurze. Prawdopodobnie się przewrócił, jak był wiatr, no. Ruszało tym strumem, ruszało i słupek się przewrócił. Niestety pęknął, albo na skutek tego przewrócenia się, albo no mróz też swoje zrobił, nie? Wielko szkoda, że takie artefakty odchodzą do historii i jest ich niestety coraz mniej. To jest słupek 31, znaleziony przez nas tutaj na tej dróżce. To jest, no cóż, no smutne, ale teraz chyba jednak poświęcę trochę czasu na tej razie i jeszcze przejadę. Zobaczę, jak z tymi słupkami tutaj jest, bo wstyd, hańba i w ogóle szkoda słów. W okach widoczny słupek z numerem 32. Nienaruszony, jak był pochylony, tak jest, także chociaż temu się nic nie stało. Chodniczek tutaj taki jest wyjeżdżony, ciekawe skąd on idzie. Trudno powiedzieć. Ale mnie wnerwili ci, że te słupki są poruszone. Jezus Maryjo. Dosłownie. Tak samo jak ten Budimex w Zabrzegu. No i powoli zbliżamy się do granicy polsko-czeskiej obecnej. I jeszcze gdzieś na trasie jest słupek, który jest praktycznie pod powierzchnią tego chodnika. Trudno mi go teraz będzie znaleźć. Wtedy, żeś go troszkę odkopał, a godum na jesień taki rajzy. I wtedy nie ma krzoków i będzie ok. Mamy szczątki właśnie słupka lariszowego. Tak, lariszowy słupek. Albo podobnie jeszcze postument jakiegoś innego. 143 przez 3, tutaj w krzoczku jest, w paprotce, granica polsko-czeska. Teraz jest pytanie, bo mi się zdarza, tu był słupek pruska-austriacki. I ja go tutaj kaś dół, prawdopodobnie tam, a widzę, że wyparował prawdopodobnie. Jest słupek 143 przez 4. Że prawdopodobnie dałem go tu, jak ten pień jest. On tu był. Tak mi się cały czas wydaje. Przecież takiego biało-czerwonego słupa to bym uwidział. Tutaj w okolicy nic takiego nie widać. A więc wszystko na to wskazuje, że go wzięli. Zaraz to zweryfikujemy. Ale mnie się zdarzy, że to tu na tej skarpie było. I go te ciule wzięły. Bardzo złe wiadomości. Tutaj jest ten słupek 143 przez 3. Mamy dowody. Niestety ukradziono te słupki. Jeszcze moje zdjęcie tutaj pokazuje wyraźnie, że tu leży słupek stary pruska-austriacki. Tu jest ten współczesny. On powinien być tu koło tych kamieni. Jak widać, nie ma po nim śladu, czyli go nie ma. Prawdopodobnie straż graniczna albo coś takiego wzięła ten słupek. No,
Trudno mi powiedzieć, trudno to w ogóle ocenić, co się tutaj stało, ale kolejny raz niestety wychodzi na to, że słupki przeszły do historii. Jeśli chodzi o ten słupek, który tutaj był przy tym pniu, jest na to dowód, on tutaj był, proszę bardzo. Wyraźnie widać, że słupek jest. Tutaj jest słupek 143/4. Jest ten słupek. A tu pień jest, słupka nie ma. Najściśle poszedł. Oj, matko świnko. A jego tu wykopał. Siostra na niego wlazła. Specjalnie, że go zostawił dla potomnych. A te sukinsyny go wzięły. Pytanie tylko, co z nim zrobili. Z pewnością wywalony będzie. To te następne, co tam były, też pewnie będą wywalone. No niestety, kolejny słupek wyparował. Był tutaj 143/6. Tam jest ta żółta strzałka na tym stronie. Zniknął taki słupek tutaj. O. No i podejrzewam, że wszystkie zniknęły. Tak, to już była koliba na końcu świata. Pojadymy jeszcze obejrzeć te słupki z Moszczynicy. Nie wiem, czy tam się uda dojść do tego, ale no niestety nie napawa to optymizmem. I tutaj powiem szczerze, że te słupki musiały zostać skradzione wcześniej niż nastąpiła publikacja mojego filmu, dlatego że właściwie no trudno powiedzieć, ale dlatego, że publikacja tego filmu była całkiem niedawno, a więc być może w niewielkim stopniu przyczyniłeś się do tego, że te słupki ukradli te dziady jedne, bo inaczej tego powiedzieć nie mogę. Na jakich zasadach roba przebywa w Czechach? To jest chyba ważne. Otóż generalnie rzecz biorąc, z Polski do Czech można wjechać bez ograniczeń. Postanowiłem sprawdzić, czy ten słupek tutaj jest. Okazuje się, że jest, że się zachował, że go jeszcze nie ukradli. Tak, tutaj mamy tą część granicy. Tam jest duży słupek po lewej stronie. O, chodniczek. Właśnie chciałem powiedzieć, że mamy tą część granicy, której my jeszcze nie eksplorowali. Ale z racji tego, że roba uwidział chodniczek, to właśnie ta eksploracja się odbywa. Chociaż bardzo trudno jest określić, żeby tu cokolwiek znalazł. Jesień 2021 będziemy tu się kręcić. Tym sposobem za chyba przejdzie. Ta chałupa jest w Polsce za się do Czech idzie. Aha, czyli do Austrii. Nie wiem, co mi tak szczelo w tej kierownicy. Lynnstange. No ale chodniczek dość fajny. Jak na razie. Albo były, albo już je ukradli. Albo są tam w krowie.
bo jak filariszowskie jeszcze tutaj znajdziemy. Ależ tu jest trumo, jaki jest. A gdyby się jakiś kryszczy nie nachytym, to będzie rybka. To nie eksploracja, pluska austriacka trafiła w czerwcu. Ale słupków nie widzę. Trowa jest. I to jest właśnie wytłumaczenie, dlaczego roba nie robi eksploracji. O, tu jest nowy słupek. Eksploracji. Nie. Takim hardcorem to ja nie ma. No tutaj mamy stary słupek. Stary słupek, widać 161 na 10. Ta szerokość jasno wskazuje na to, że to jest stary słupek. Tutaj jest taka brzuszka rośnie. Jest taki zapadlisko troszkę, taki lasek. Okej, jeszcze jeden stary graniczniak. Tu od skrybieniska. Jaki ma numer? To 51 przez 15. I tak, już Rzech dotarł na granicę prusko-austriacko, czy tej granica polsko-czesko. Ja przyszedłem stamtąd, tam jeszcze na wierchu jest stary słupek, chłop tam był na ogrodzie, się tak na mnie gapił, że ja słupki fotografuję. Ja tam właśnie, Wieczesko Republika, a granica? Granica przed jego dokładnie tak. Ginał jakiś gajzy w tej sum. Brzech jeszcze nie był w tym miejscu. Aha, tu od zakładu idą gajzy. Jedno, stop. Ja. Ginał 40 tu mają. No, tu jadą, ale to nie ma zelektryfikowane, to pewnie nie na grube. Tutaj. I teraz według Bike Computer Pro żelazny szlak, ten wariant, co tutaj jest, czym co w prawo. Ja. Prosto na Karwina, a tu na Zawada. Widzicie to? Asfalt się mi przykleił dookoła. Ja pierdzielę. Jeszcze czegoś takiego nie wiem. Lepik dosłownie. No fajny teren tutaj jest. Taki pustkowie, no ten krajobraz tam przechodzi. Największa węglowa elektrownia w Republice Czeskiej, gdzieś w Morowice. Chyba już w Karwinie. Wielko zmarzlina, jachoda i wanilka. Ja. 40 korun. To jest rynek już Karwina. Właściwie frysz, tak? Jak jesteście tutaj, to idźcie na lody. Na zmarzlinę. Tego loda, co żeście widzieli, to ja zamówił tutaj po prawej stronie. I to była jachoda i wanilka, czyli truskawka i wanilia. Tutaj nie dajcie się złapać, jest taka pułapka językowo. Jachoda to jest truskawka. Bo ktoś by mógł skojarzyć, że jagoda, nie? Jachoda to po czesku truskawka. Tak, tutaj jak się wjeżdża do Parku Bożeny Niemcowej, to jest taki tram i można się pochlapać trochę. To taki dzień jak dzisiaj, to jest naprawdę kilka nie miłosierna.
Darkowie, dawniej most kolejowy. Karwina. Tutaj jest taka ścieżka kolejowa. No i tu jest słupek kilometrażowy jeszcze 6,6 km. Z tego co tutaj wyczytałem, to było od stacji Petrowice u Karwinę. Bo tutaj jeździł pociąg z Petrowic u Karwinę przez Frysztat, Raj, Darków i do właściwej Karwiny, czyli dzisiejsza Karwina Doły, tam gdzie stoi ten kościół. Zaznę szlagon z tym co w lewo, ja podjadę troszkę w prawo, bo tu przecież jest coś, co już wiele razy było pokazywane na moich filmach i tutaj sobie zrobimy krótki odpoczynek. No i jakoś znowu tablica się tu pojawiła po lewej stronie. No i już jak jest w Polsce. Na chwilę. Po czeskiej stronie. Informacja, że w Czechach e-winieta. O, ale tam jest studzienka, tak? Jak tam muszę obejrzeć. Trochę z drogi zboczymy. Tam jest ponad studzienka, tu jest jakiś chodniczek. Tam jest do tych chałupów. Kiedyś była jednostka wojskowa. A to może zrobimy inaczej. To tamten chodniczek mnie bardziej interesuje. Chodniczek, a ja tym chodniczkiem zajadę. Ale tu jest fajny chłódek, ja pierdzielę. Chyba ta zmarzlina mi trochę zaszkodziła. O nie, 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 ja po tym nie przejadę. No, chyba jak zwykle musi się trochę droga urozmaicić. Chodniczku. A tam też jest chodniczek. Dobra, to jak pojedziemy na zód, ten chodniczek tam zjeżdżę. Czyli to studzienka. Źródło? Protože jsi se narodila a jiné mamce. Jo, to už jim dávno, to jsem říkala. Tam ty české děcka trochu mi to přeskadzały, ale wiadomo, jak děcka mají siedzieć przed komputerem, to nie gonią, to jak my gonili. Pupek? Sorry, że mam taką fobia na te słupki, ale tak to już czasami bywa. Fajny teren, chłodno tu jest przede wszystkim. Nie mam jakiegoś takiego rozmachu czasowego dzisiaj. Mogę sobie tu jeździć co najmniej do 22.
Ktoś się spytał, na czemu kofoli nie mam? Spokojnie, jeszcze kofole mieć będę. Chałupie już jest. Także czasami lepiej zboczyć ze szlaku. No plan był taki, że pojadę żelaznym szlakiem, ale o tej studni się mi tu przypomniało. No i chciałeś to tam widzieć. Czarny las, czyli Czarnolesie. Czarnolesie. Albo Czarnolas. To jak pisał z tego czasu Jan Kochanowski. Na dom w Czarnolesie. Zwyczaj dendrologiem nie zajmuję, ale tutaj mamy potężny buk. Może nie jest zbyt wysoki, ale gruby. To jest. Tu jest jakiś chodniczek. Potężny jest ten buk. 4,97 metra w obwodzie. Tu jest taka tablica właśnie. Na wysokości 1,3 metra, 4,97. Wysoki na 35 metrów. Koronę ma 25,5 metra wysokość. Szerokość 25 metrów. Stary 200 lat. Co do żelaznego szlaku rowerowego, dzisiaj go oczywiście w całości tutaj jeździć nie będę, bo to jest czas na osobny temat. Także panie Wojtku z Pisarzowic, niech się pan szykuje. Może pan już do Czech wjeżdżać. Bez problemu. Nieważne czy zaszczepiony, czy nie, ale warto papier mieć. Tu widać, że tu też jakieś kolejowe inwestycje. Bo to jest ta sama kolej, co i u nas. Ta sama linia, nie? Widać, że też inwestycja jakoś. Robią wtórami szybko kolej, nie? W Polsce ta i w Czechach musi powstać. Słupki BS mamy. One też po polskiej stronie są. Ale to jest betonowe. To jest betonowe. A tu mamy taką kapliczkę. Ja genau na kolei też jest robota. Kapliczka, Matka Boska. Święta Rodzina. Niech się modlą takiego. Nie chodzą do kościoła, robią w niedzielę. Przed chwilą, że widział patyka na luftowaniach. Oni kościół mają głęboko gdzieś. Niestety. Marnie skończył. Też tu inwestycje kolejowe. Za Petrowicami. Że to nie tylko u nas taki rozmach. Też robią szybką kolej. Dobrze, to będziemy jeździć. No i teraz można powiedzieć, że rajza w Czechach jest udana, bo jest kofola, a nawet dwie. Nie wytrzymałeś, musiałeś się napić. Cristiano nie lubi Coca-Coli. Cristiano Ronaldo. A ja lubię kofola. Dziećmorowice. O kurde. Kofola się odbiła. Po lewej mamy największą elektrownię węglową w Czechach, Dziećmorowice. Ja te kominy widać nawet z roztropic. Tam niedaleko. Nie. A tu jest taka fajna trasa rowerowa. Zaś po prawej stronie mamy Olza, która stanowi tutaj także granicę państwa.
między Polską a Czechami. No, Czechów trzeba pochwalić, bo na Euro 2020, które właśnie teraz trwa, Czech strzelił bramkę z połowy boiska. Słuchajcie, naprawdę chyba gol turnieju. Brawo. No ale nie byłby z sobą, jakbyś nie wspomniał o polskiej reprezentacji. Tak, wczoraj był mecz, a właściwie po Śląsku Szpil. Hiszpania grała z Polską. Powiem tak szczerze, że nawet mnie ten wynik zaskoczył, bo był remis 1-1. I powiem tak generalnie, że Hiszpania słabo grała strasznie. A Polacy mieli po prostu bardzo dużo szczęścia, bo nawet był karny. I ten Hiszpan, co strzelał karnego, trafił po prostu w słupek. A więc niewiarygodne szczęście. Ale ze Szwedami to już popłynął. W środę ze Szwedami będzie ciężko, popłyną. A Hiszpania strasznie słabo gra. Kurde, mistrzowie Europy dwukrotni zresztą, bo w 2008 i 2012 tak fatalnie grać. Nawet Niemcy z chwilą to grają. A Polacy to już w ogóle nie wspomnę. Tak, to już tutaj rzeka Olza, granica. Mamy nadzieję tutaj eksplorację jeszcze pruska-austriackiej granicy zrobić, z tym, że problem jest taki, że Olza tutaj, gdy ja powiedziałem Odra, czy mi się wydawało, Olza oczywiście. Olza tutaj meandrowała kiedyś i no nie będzie to takie proste, bo ta stara granica, ona właśnie idzie według tych meandrów. Tak więc eksploracja tutaj będzie mega trudnym wyzwaniem. Trzeba będzie ją prowadzić zarówno po czeskiej stronie, jak i po polskiej, a po polskiej stronie same chaszcze, także będzie ciekawie. Tu w zasadzie też, ale bardzo wątpię, żeby tu jakieś słupki były. A jak były, to je ukradli, albo je po prostu wzięła rzeka. Ja tak kiedyś porównałem to miejsce do przełomu Dunajca w Pieninach, ale jest tu przepięknie też. Widać, słychać i czuć. No, że tu kumury żerą. A ptoszki ćwierkają fajnie, super, zajebiście. Ale czy przełom Dunajca w tym roku będzie? No jest to utrudnione ze względu na to, że Słowacja jest prawie że zamknięta jeszcze dla nas. To znaczy się można jechać, ale trzeba jakieś tam procedury przejść. Jakiś formularz tam trzeba wypełnić. Także no niestety jest to utrudnione. Jest pomnik ofiarom wojny prusko-austriackiej. Ale nie piszę, nie widzę, rok 1866, czyli to jest jedna z wojen śląskich. Tak, bo tu była granica prusko-austriacko. Nie mogę tu długo stać, bo sam kopruchy żerum. O kurcze, a co tu się stało z tą drogą? Czy ja dobrze jadę? Matko jedyne. Przecież to tu tak nie było. Oj, oj, pan Antoni będzie miał dużo roboty. Co stało się ze słupkami? Kto je ukradł? Czy Polacy, czy Czesi? A może wspólnie? To nigdy nic nie wiadomo. Także no, prokuratura już powiadomiono. Międzynarodowy Trybunał w Hadze też. I będzie śledztwo. Jaki go świat nie widział. A wyrok będzie kara śmierci.
Tak, tutaj jest granica prusko-austriacko. Gdzieś w tych miejscach. Obecnie polsko-czesko, więc już Czech wjeżdżą do Polski, tak. Tak, tu jest słupek. Stary słupek. Ubity. Tak. No jego nie wezmę, bo on tu jest potrzebny. Tam jest granica w tych chaszczach. Będziemy dalej. Już w Polsce. I kwarantanna teraz. Ale nie do mnie. Na szczęście. Chociaż jest jakiś pożytek z tego koronawirusa. Ale nie życzę tego nikomu. Nic przyjemnego. Tu mamy bardzo fajny obiekt. Kościół w Łaziskach. Drewniany. Pięknie. Wjechałem na żelazny szlak rowerowy, właściwie na granicy Łazisk i Krostoszowic. Chyba tak to tu jest. I teraz o nim pojada. Nie powinno tutaj być tłumów. Sam już jest 8:30 wieczór. A i też przyjemna temperatura. Więc pojada nim aż do Zebrzydowic. Chociaż auto mu w Marklowicach. No to zobaczymy. Ale to jest to. Podobnej kolei. I rzeczy to trzeba działać. Przykręcić to. No pani droba zawsze z kluczami jeździ. Przykręć. Przymie się to, roba to przykręcił. Widzicie, warto ze sobą klucze wyjść. Można naprawiać szlaki rowerowe. Tak, tutaj mamy bohaterów powstań śląskich, pierwszego powstania śląskiego, stulecie, 2019 rok. Ten się budzi Karol Wodecki. Słuchajcie, no Wodecki. Wodecki to był ten też piosenkarz i on był związany z tą ziemią tutaj. No a z tą ziemią bezapelacyjnie związany jest chociażby Franciszek Pieczka i Marian Dziędziel. To już wiele razy też podkreślał, ale także Zbigniew Wodecki. No i to już jest zaś w Godowie. Żelazny szlak. Z Jastrzębia Środkowice tutaj pojawił się taki oto znak. To jest droga dla rowerów, zakaz ruchu pieszych, zakaz biegania, zakaz Nordic Walking, zakaz jazdy na hulajnogach, tym elektrycznym, zakaz spacerowania ze zwierzętami, zakaz jazdy na rolkach. Daj Boże, żeby tego przestrzegali. Jeszcze Jastrzębie. Widać jak zakaz przestrzega. Generalnie rzecz biorąc nie jest to za tym, żeby takich ludzi karać, ale no cóż. Kurde, gdzie Moszczynica? Ja Moszczynica, a to jeszcze muszę wrócić tutaj jeszcze na ten żelazny szlak. O, genau, poznaję tutaj to miejsce. Także pana, który prowadzi kanał na kole po śląsku, pozdrawiamy. Ja genau, poznaję.
widać już po lewej stronie, po prawej raczej jakiś biznes się tu otwiera. Lody, piwo i tresura psów. Dobra, no to wracamy na ten szlak tutaj. A widać, że tu rowerzysta mieszko, to i szlak musi być. Inne też tak jest prawie. Może jemu szlak na swojej ulicy, którą mam nadzieję, że w tym roku doczeka się remontu. No i tereny dawnej KWK Moszczynica. Kaj mój tata robił. I ten teren też mi tu jest bardzo dobrze znany. A ponoć pan Franek też tu pracował. Także może z moim ojcem się poznał. Ja witam wszystkich, ja już jest w Marklowicach Górnych przy aucie. Auta nie widać w tej chwili. Może teraz znak widać. Ja granicę widać też tam oddali polsko-czeską. 83 km dzisiaj zrobione. No rajza udano generalnie rzecz biorąc. Poza tymi kradzieżami tych słupków, które mnie tutaj bulwersują i to mocno. Także pamiętajcie, że Ziobro i Macierewicz już są powiadomieni. Będzie śledztwo i międzynarodowe w rzeczywistości, bo czeska komisja śledcza też już się zbiera. Także dorwiemy gnoja, kto to zrobił. No a cóż, no jeszcze na trasie, że szukał słupka prusko-austriackiego koło takiej ambuny, tutaj niedaleko Jastrzębia. Z lokalizacji już nie będziemy podawać, bo przypadki kradzieży niestety pierwszy raz się nam coś takiego zdarzyło. To jest ostatnia rajza, tam była 6 grudnia 2020, dzisiaj jest który? 20 czerwca? Nie pamiętam dokładnie. Zresztą no, podane będzie. Tak więc w tym okresie słupki wyparowały. Podejrzewam, że ten, który był wykopany, też wyparuje. I tak ostrzegam tego, kto tam się tym zajmuje, że ręka, noga, mus na ścianie, giry połamane. Groźnie, ale no cóż, temat bulwersuje mnie jako człowieka, który jest miłośnikiem lokalnej historii, który chciał te słupki pokazać potomnym. Niestety, któraś menda wzięła je i ukradła, albo wyciepała jakaś dalika, ja nie widziałem. No ale no cóż, no, trzeba będzie uważać przy filmach i nie podawać więcej już jakichkolwiek szczegółów. Już i tak było mało szczegółów, ale no niestety na debili nie ma rady. Dobra, tym oto kontrowersyjnym tematem kończymy tę rajdę. Ja już jadę do domu, także super było, naprawdę. Poza tymi złodziejami. A, no nie będę się już rozczulać. No trudno, słupków już nigdy nie zobaczymy. Mam nadzieję, że inne uda się ocalić od zapomnienia. Na razie, cześć. Do zaś.